Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitwa dla odmiany pojazdem dosyć specjalnym, mianowicie kaczka. Kaczka, pojazd wyśmiewany, pojazd czasami lubiany, czasami nie. Jedyny taki w World of Tanks, chciałoby się powiedzieć. No i zobaczymy, co nim można zrobić. Sponsorem tego odcinka jest kolega Gicher, czy też Gicher, nie wiem jak to się powinno czytać, przepraszam. I teraz zobaczymy, cóż też ciekawego można właśnie tym tą kaczuchą zrobić. Ja może to troszeczkę przyspieszę, ponieważ jazda będzie nadzwyczaj długa i monotonna. Jak pewnie wam wiadomo, mocne strony tego czołgu to zdecydowanie pancerz. No i działo również potrafi przywalić, natomiast słabe strony, oprócz niesamowicie szkaradnego wyglądu, mamy tutaj jeszcze klasyfikację jako czołg lekki. No i teraz widzicie, jak to ten czołg lekki zapieprza po całej mapce. Dobra, ktoś już kapuje. Słuchajcie, jak gracie na niskich tierach, to niestety należy jak najszybciej pozycję obrać w pobliżu flagi, ponieważ zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś po prostu już jest zdekapowane. Zacznie kapować, mimo tego, że no takie zwycięstwo chyba nie jest satysfakcjonujące. Dobra, za 169 weszło, niesamowicie. Zobaczcie, połowy życia już kolega nie ma. Następny strzał. No i dobra. Bitwa zapowiada się sromotna. Wszystko wchodziło w tą górę. Tam celował Japoniec. 58 życia zostało, czyli no, chciałoby się powiedzieć, lipa totalna. Ja tutaj zdecydowanie razy dwa zrobię, ponieważ zanim kolega dojedzie, to prawdopodobnie minie troszkę czasu. No ale zobaczycie, że bitwa nie będzie aż taka sromotna. Okej, tutaj jest hetzerek. Kolega prawdopodobnie myśli, że tutaj będzie babactwo i bardzo słusznie, bo powinno po prawej stronie gdzieś tutaj stać. Ale coś nie widać. Dobra, więc jazda do przodu. Jazda do przodu. I już wracają. Piękne, tłuściutkie. Hetzerek jako pierwszy, zobaczcie. Kolega tutaj chce sidescrapa chyba zrobić, ale... Dobra. Może być słychać, słuchajcie, straż pożarną, syreny, przepraszam za to. Jakaś menda podpaliła kawałek lasu. Oczywiście nudzi się. I teraz straty bardzo duże. Strażacy mają dużo roboty. A menda patrzy pewnie na to i się śmieje. Okej. Wracając do bitwy, zaledwie 376 obrażeń jest w tym momencie, ale hetzerek, proszę bardzo, już raz dostał. Oczywiście hetzer z trollem, bardzo niebezpieczny. Jest był zdetrakowany przez chwilkę i... Uwaga, uwaga, jest. Dobra, rozwalony. 590 obrażeń w tym momencie, kolega został sam. Przeciwnik ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć czołgów. Proszę bardzo, ten wyjechał na... No, ale coś cela nie ma chyba. No i tutaj rzeczywiście pancerz będzie grał główną rolę. I udało się rozwalić. Zostały 4 czołgi przeciwnika, mamy 840 obrażeń. Somła zaraz powinien tutaj gdzieś wyjechać. Także 5 fragów w tym momencie. Całkiem ciekawa rzecz. Jest marder. Oczywiście marder bez problemu może przebić kaczuchę. No ale... Nie wiem, czy nie widział, czy co. Dobra. Zostało niedużo. Naprawdę niedużo już. I teraz jedziemy z tej strony. Zaraz zobaczymy. Ja może tutaj też troszkę przyspieszę, bo tu nie wiadomo, gdzie ci przeciwnicy są.
No, Kaczucha to upierdliwa gra, naprawdę. Za wolne to jest. Gdyby Kaczucha była szybsza, to super czołg, mimo tego szkaradnego wyglądu. Dobra. Jedzie niestety AMX-40 przeciwnika. Kurczę, zobaczcie. I ding dong. Ale teraz w łepek. Uwaga. Niestety nie weszło. Proszę bardzo, Matylda. Kolega się chowa, bardzo słusznie. Tak powinniście grać, jeżeli macie kilku przeciwników, żeby tylko jeden albo najmniejsza ich ilość strzelała do was. Jeżeli jesteście wystawieni na ogień trzech, no to tutaj nie ma dziada we wsi. Na pewno zginiecie. Dobra, zostały dwa czołgi, przeciwnikowi 1200 już jest. I uwaga, no AMX-40, który ma full życia. I jest, udało się przebić. I no tak jest, właśnie tutaj można spokojnie tego oto AMX-a przebić, który chyba nie wie za bardzo, że tak można. Zresztą teraz jak się cofa, to celownik mu się rozjechał. Jeżeli macie naprzeciw siebie, słuchajcie, czołg, który ma mało życia, a wy macie full, to nie musicie się kręcić, tam obracać i tak dalej. Po prostu stajecie naprzeciwko niego i pakujecie mu, no. Wtedy celownik wam się nie rozjeżdża. O, tutaj kolega na sidescrapie chce złapać, ale Kaczucha, kurczę, tutaj niestety nie udało się. Czy się uda teraz? Nie udało się. No, nie mogą, nie mogą coś. I znów się nie udało. Masakra po prostu. I teraz właśnie w to miejsce. O. No, widzicie, działo jest niecelne. Ten się jeszcze rusza, chociaż i teraz chyba. Niestety, ding dong. Kolega teraz, widzę, chce objechać i po prostu w dupsko zapakować. O, weszło. Ding dong. I teraz już wejdzie, nie ma bata. Uwaga. Tak jest. No i ten teraz zajeżdża. Niestety nie udało się oczywiście przebić. I kolega prawdopodobnie zajedzie go z tyłu. Tak jest. Proszę bardzo, objeżdżanie Kaczuchą. Kto powiedział, że to niemożliwe? O, fantastyczny ruch. Detrak. No i w tym momencie tutaj w dupsko. 9 fragów, 1800 obrażeń. Jest to świetny wynik, jeżeli chodzi o obrażenia. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mamy tutaj zwycięstwo MK. Medal Kołobanowa oczywiście. Tutaj jest, ja to nazywam zimna główka, oczywiście opanowany. Stalowa ściana, co do tego chyba nie ma wątpliwości. High Caliber i Top Gun. Także bardzo serdeczne gratulacje. Naprawdę sporo nerwów na końcu, zwłaszcza przy takiej stracie HP na początku bitwy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.